Paweł, my już nagrywamy. Cześć, witajcie, ja jestem Paweł Malinowski. Zapraszam was na Q&A. Najwięcej pytań było, dlaczego noszę rękawiczki. Odpowiem na nie w tym odcinku. Zostaw łapkę w górę pod tym filmem, bardzo cię proszę. Zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, bo inaczej będę płakał. Popatrzcie, pękła mi tutaj ta opaska i zrobiłem sobie opaskę z tej gumki opaskę. Recykling! Dobra, wbijajcie na homikświr.pl, a ja patrzę teraz na pytania. I się coś śmiejesz się, Michał? Rzemek, to było śmieszne. A, no to dobrze. Ogólnie pytania zadawaliście mi na Instagramie i w komentarzach na YouTube Story. Lecimy, pierwsze. Co wolisz, LOL Surprise czy kalendarz adwentowy Pepy? Wolę kalendarz adwentowy Pepy z dołączoną laleczką LOL Surprise. Czy nagrasz więcej, moja reakcja na Miraculous, Biedronka i brązowy kot? No, nagram, na pewno nagram. Ale to na kanale moja reakcja na, więc wbijaj tam, subuj też, wiesz. Czy zrobisz Q&A ze swoim bratem? Właśnie to robimy. Właśnie to robimy. No, stoisz za kamerą. Kolejne, czemu masz pomalowane paznokcie? To odpowiem zaraz. Właśnie, czemu mam pomalowane paznokcie? Czemu nagrywam w rękawiczkach? O tym powiem za jakieś 35 sekund. Co lubisz jeść? No, ja ogólnie nie lubię jeść, od tego zacznijmy. Ale lubię jeść McDonalda, Max Burgers się nazywa, Michał? No, Max Burgers. Max Burgers lubię jeść, pizzę lubię jeść. Lubię też jeść ser cheddar. A lubisz sushi? Sushi też lubię, ale już nie lubię, bo tam za dużo ryby było. Jak możesz? Uspokój się, człowieku. Ktoś się pyta, czy mam siostrę. Nie mam siostry, cola czy Pepsi. Cola Zero to jest mój ulubiony napój. Od kiedy znacie się z Martyną? Od bardzo długa, chyba z 7 albo 8 lat, słuchajcie. 7 albo 8 lat. Albo miesięcy, nie wiem, straciłem rachubę czasu. Od kiedy znacie się z chomikiem Świrem? No od pierwszego filmu, gdzie wyjmowałem chomika Świra z kuli LOL Surprise, Biggie Pets, możesz sobie obejrzeć ten film, to był fajny, tutaj właśnie jest chłopiec film właśnie o tu. Nagra pan na... aż oplułem stół! Ale wytrę to. Nagra pan na kanał moja reakcja na truskawkowe ciasto i reakcja na Hello Kitty? Nagram, jak przestajesz mówić do mnie per pan! Kurczę, gościu, to, że noszę okulary i opaskę na głowę, nie oznacza, że jestem panem od razu. Kiedy Los Kittys? Nie wiem, jak wyjdzie nowa seria. Człowieku, uspokój się, było ich wiele. Kiedy otworzysz wszystkie syrenki? O... otworzę je, kiedy zdobędę jeszcze 5. Brakuje mi jeszcze 5 syrenek, abym je otworzył. Narysuj mój profil. Co? Ja nie umiem w ogóle rysować. O co ci w ogóle chodzi? Ile masz wzrostu? 1,88 m. I pół. Wcale nie. Czy lubisz robić zakupy? Nie lubię robić zakupów. Kiedy robię zakupy, od razu się zgrzeję, się spocę i muszę chodzić od alejki do alejki, od alejki do alejki. Ja w ogóle nie wiem, co gdzie leży. Ja tak, proszę pani, gdzie jest ketchup? A pani mówi, nie wiem, gdzie jest ketchup, bo ja pracuję tutaj sobie ona na dziale warzyw. I wtedy biorę rybę i idę sobie ze sklepu. Czy lubisz chodzić do kina? No bardzo lubię chodzić do kina, ale... chyba kina są zamknięte, co nie? No chyba, że znasz jakieś otwarte kino, to napisz w komentarzu mi. Czy będzie pop? Nie będzie już Poptoy, bo otworzyłem wszystkie Poptoje, jakie były, chyba że będzie druga seria Poptoy. No wiesz jak jest, pisałem do tej firmy już parę razy, ale na razie napisali mi tylko: przestań do nas wypisywać, ty spamerze! Czy pofarbujesz kiedyś jeszcze włosy? Kiedy pod tym odcinkiem będzie 20 tysięcy łapek w górę, farbuję włosy na bardzo kolor. Nie zgadniesz, na jaki kolor. Nie zgadniesz, na jaki kolor. Czy często gubisz rzeczy? Czasem skarpety, ale to pralka chyba mi kradnie, a nie gubię. Czy lubisz swoich widzów? Bardzo! Lubisz cukierki? Nie! Staram się nie jeść cukru. Jedyna moja rzecz, taka niezdrowa, jaką jem, to... to McDonald's, to MC Donald. Restauracja pod złotymi łukami. Czy lubisz swojego brata? No nie wiem, nie wiem, nie wiem, tak... myślę tak 3 na 10. Co się śmiejesz? Niszczę cię! Zostaw mnie w spokoju. Czy lubisz motyle? Przejdźmy dalej, nie wiem, o co chodzi. Kiedy następny odcinek z Sushi 3D? No nie wiem, może za 2 dni, może za 3? Kiedy nowy film? Pozdrawiam. Elo, nie wiem. Teraz pytania z YouTube Story. Wbijajcie na Instagram, tam możecie zadawać mi pytania do kolejnego Q&A. Ja teraz wchodzę na YouTube Story. Jaki jest twój ulubiony film lub serial? Chyba Frozen i Świnka Peppa, tak. Frozen ulubiony film, Peppa ulubiony serial. Kiedy zrobisz serię paczki od widzów? No,
No możesz jeszcze wysłać mi paczkę, popatrz. Popatrz jaką ja tutaj paczkę dostałem od kogoś. Patrz tą ładną paczkę. Masz jeszcze ostatnią szansę. Ja wpiszę w przypiętym komentarzu adres, gdzie można wysłać. Ale paczka musi być starannie wykonana. Tam musi być coś fajnego, żeby na odcinku ładnie się oglądało. Tam nie możesz wrzucić, nie wiem, no, swojego kota i słoik z marchewką, którą mama przyrządziła. Tam musi być coś fajnego, bo inaczej ja tą paczkę ten dam Martynie. Fast food czy słodycze? No fast food. Kogo bardziej lubisz? Martynę czy Agę? Miała. Masz jakieś zwierzę? Mojego mojego brata, to jest potwór, naprawdę, jest prawdziwy dzik. Jak smakuje masło orzechowe? Słone, jest słone, słuchajcie, jest słone. Jak orzechy! Jak orzeszki, ojojo! Kikirikikiki! Chomik świr czy syrenka Arielka Smokey Eye? Syrenka jest, wiecie, trochę... A chomik świr to kozak, wiesz o co chodzi, nie? Patrz tutaj. Kiedy będziesz w Katowicach? Nie no, czekaj, ja już zamawiam sobie właśnie taksówkę do Katowic. Halo, proszę do Katowic. Dobra, ja idę do Katowic. Elo, będę tam zaraz. Czemu nie pokazujesz tam domu? No bo mieszkam pod mostem, co ty sobie myślisz, że... Ja kupuję te wszystkie zabawki, nie stać mnie na chleb, a co dopiero na mieszkanie moje, co ty sobie myślisz? No ty pokaż mi swój dom, to ja ci pokażę mój dom. Czy będziesz nadal nagrywał Szpital Fortnite? Tak, ale Szpital Fortnite, moi drodzy, Szpital Fortnite, to nie jest taki tam, wiecie, taki film. Szpital Fortnite to jest serial, który płynie prosto z mojego serduszka oraz serduszka syrenki Orielki Smokey Eye. Musimy mieć po prostu mega, mega nastrój z syrenką, aby to nagrać. Ile lat mają moi rodzice i mój brat? Rodzice chyba mają coś około 100 lat już, są dinozaury prawdziwe. Mój brat ma chyba 14. Z tego co pamiętam, to rodzice istnieją od początku. Tak, o. Oni są starzy jak wszechświat. No, oni ten, przeżyli tą, jak dinozaury bombardowali kometą, to oni przeżyli. Chcesz mieć pieska? Nie, wolę koty. Oj! Jakiś house tour. No napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym zrobił house tour, to zrobię house tour, okej? Okay? Co planujesz na milion subów? Skasuję kanał! Skasuję kanał, dlatego subskrybuj z dzwoneczkiem, żebyś ten, no, pomógł mi. Teraz pytanie, na które czekało wiele osób. Słuchajcie, dlaczego nagrywam w rękawiczkach? Dlaczego Paweł Malinowski nagrywa w rękawiczkach? Już wam śpieszę z odpowiedzią, słuchajcie. Najpierw sobie zrobię fotę na Insta, wbijajcie tam. Możliwe, że to jest moje ostatnie zdjęcie w rękawiczkach. Jak byłem bardzo, bardzo mały, to niestety, ale stresowałem się szkołą, jakimiś tam innymi rzeczami i po prostu tak się denerwowałem, stresowałem i obgryzałem paznokcie. No i po prostu zacząłem nagrywać w rękawiczkach, bo się trochę wstydziłem. Nie chciałem, żeby takie obgryzane paznokcie dotykały tych pięknych chińskich zabawek z Chińczyka. No ale moi drodzy, wymyśliłem sposób, bo żadne tam lakiery gorzkie nie działały, to w ogóle jest jakaś ściema. Stwierdziłem, że zrobię sobie ten, no jak się nazywa, manikir hybrydowy, że położy mi tam hybrydę, czyli jakiś tam, nie wiem co to jest, jakiś plastik na paznokcie i teraz... Uran, to jest uran człowieku. Uran? No, i ten uran jest twardy, ja nie gryzę tych paznokci, ale stwierdziłem, że jak już kładę sobie uran na paznokcie, to niech będą też ładne jakieś i stwierdziłem, że będę sobie robił takie o. Coś ci się nie podoba? Jak ci się coś nie podoba, to zgłoś reklamację, słuchaj. Możesz napisać na sklepie chomikświr.pl, tam możesz reklamację złożyć. Możesz też napisać, jaki kolejny mam paznokieć pomalować. Może się posłucham ciebie, możesz powiedzieć, jaki włosy kolejny kolor mam namalować, też może się posłucham. I teraz odpowiem na ostatnie kilka pytań, ale to już naprawdę, już ostatnie to będzie. A ty pamiętaj, jak masz jakiś problem, jak obgryzasz paznokcie, jak się stresujesz, to powiedz rodzicom i trzeba coś zaradzić, bo inaczej będziecie mieli taki problem jak ja, będziecie musieli wszystko robić w rękawiczkach. Okej, okay, następne pytanie. Kiedy chomik nagra film? No to jest pytanie, powiem wam, no nie do mnie, do chomika świra. Bo on teraz buszuje w trocinach w swojej klatce. Czy można się z tobą zobaczyć? No widzisz mnie teraz, a jak nie będzie już, wiecie, virala, no to będzie pewnie jakieś spotkanie z widzami, będę informował was na pewno, więc spoczko loczko. Gdzie chodzisz na kebab z ostrym sosem? No w Gdyni, słuchajcie, no... No już nie ma dobrego kebaba, przynajmniej ja nie wiem gdzie. W sensie, no jest jeden, ale w dzielnicy dalekiej i tam już nie jeżdżę. Co machasz kamerą? Jest jeszcze centrum. Serio? No. Ten Mim Kebab? Koło dworca. No to ja jem kebab w Mim Kebab koło dworca. Zaraz tam jadę, jak tylko nagram ten filmik. Życz mi, żeby ostry sos nie wypalił mi
żołądka. Właśnie to chciałem powiedzieć. Czy lubisz jeździć na sankach? Tak, bardzo lubię. Specjalnie kupiłem sanki. Wygoniłem wszystkie szkraby z mojej górki, co mi tam zjeżdżały, ale potem zachorowałem na anginę i... No i jeszcze nie byłem ani razu na sankach. Kto wygrał bitwę pod twoim domem? No ja wygrałem, bo co? Szkrabów już nie ma. Tam jeden tam przyszedł z obstawą mamy i taty, ale to wiecie co. Powiedziałem mu a on... Zjechał na sankach i uciekł. Które głupie gry na telefon polecasz? No Sushi Roll 3D, przecież ja jestem wybitnym sushi masterem. Zawsze daję do ryżu te gwoździe i karaluchy. Michał, lubisz takie sushi? Pewnie. Tak? Mhm. Tak? Aha, pewnie. Zaraz ci zrobię, tak? Tak? Zje się, tak? Tak? Tak. No to zjem. Tak? No. Czy Konrad naprawdę jest chłopakiem Miss Agi? Tak, moi drodzy, Konrad to chłopak Miss Agi. Możecie się jej nawet zapytać, ale na razie ona nie chciała się ujawniać. Może niedługo nagrają coś wspólnie, nie wiem. Jak będziecie chcieli, dużo komentarzy będzie takich, to nagrają. Czy byłeś kiedyś w USA? Nie, ale nagrywałem paczki, które przyszły do mnie z USA. Więc tak jakbym był w USA, bo tak się sztachnąłem tym powietrzem prosto z USA. No i na jaki kolor pomalujesz włosy, nie powiem, bo musicie najpierw mi napisać w komentarzach jaki. Może będzie czarny, może brązowy, jak kubka chomika świra. A może żółty, jak trociny chomika świra. Może czerwone, jak miś gaga. Czy nagrasz Hot 60 Challenge? No wydaje mi się, że troszeczkę już za późno na to, wiesz o co chodzi, nie? Tak się spóźniłem, tak nie wiem, 8 miesięcy, 7 miesięcy, pół roku. Czy możesz mnie pozdrowić na odcinku? No nie mogę niestety, ja nie pozdrawiam nikogo na odcinku, bo wiecie, jest was bardzo, bardzo wiele was jest, bardzo was lubię, ale jakbym miał każdego pozdrowić na odcinku, to moje odcinki by wyglądały tak. Pozdrawiam Asię, pozdrawiam Basię, pozdrawiam Konrada, pozdrawiam mamę, pozdrawiam tatę. I tu macie następny film, to macie kolejny. Tak by właśnie wyglądały odcinki. A wiecie, no wiecie o co chodzi, no. No żeby też był na przykład pytanie, odpowiem na gdzie jest komendant Buła. Słuchajcie, komendant Buła jest na kwarantannie, bo złapał virala i totalnie ma ten gorączkę. Ma 50 stopni gorączki, trochę się rozpuścił, więc czeka na to, żeby ten się poskładać do kupy i wróci wtedy pilnować porządku, bo chomik świr ostro wariuje. I dziękuję wam bardzo za pytania. Pamiętajcie, że tu macie następny film, a tu macie kolejny i do zobaczenia.